Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Niemcy na tapecie. To jest temat, którym zajmiemy się w tej chwili. Nic dziwnego, no bo Wrocław i Dolny Śląsk to jest miasto i region żywo zainteresowany tym, co dzieje się u zachodniego sąsiada, także jak wyglądają te relacje pomiędzy Polską a Niemcami na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i państwowym, a nawet międzynarodowym, bo też być może uda nam się zahaczyć także o to, jak wygląda nasza relacja Polski, Polski i Niemiec, a reszta, czy polityka wewnętrzna Unii Europejskiej. Zapraszam Państwa do udziału, do przysłuchiwania się, gdyby Państwo mieli ochotę się włączyć. Myślę, że też będzie na to szansa. Nasi paneliści zostali już przedstawieni, także myślę, że od razu moglibyśmy przejść do rozmowy. Panowie, podmiotowość Polski w stosunkach z Niemcami. Zacznę może trochę prowokacyjnie. Kanclerz Merkel przyjeżdża do Polski z pożegnalną wizytą. Prezydent Duda nie znajduje czasu z różnych powodów. Potem słyszeliśmy tłumaczenia, że kto inny koordynował, kto inny ustalał. Niemniej jednak no, nie dochodzi do spotkania z odchodzącą kanclerz prezydenta Dudy. W Polsce odbiło się to szerokim echem. W Niemczech także było o tym słychać, choć nie tak głośno jak w Polsce. Mam do Panów pytanie, z Panów perspektyw, ponieważ reprezentujecie i biznes, i spojrzenie polityczne, i gospodarkę, i na ile tego typu gesty, czyli brak takiego spotkania, na ile ma to rzeczywiste znaczenie dla polsko-niemieckich relacji? Czy my się po prostu przesadnie przejmujemy, czy rzeczywiście na gestach te relacje są wciąż oparte? Czy nie na takim korze, nie na solidnych podstawach, tylko właśnie na gestach? Czy któryś z Panów ma ochotę pierwszy, czy może ja wskażę? Panie Piotrze, bardzo proszę. Piotr Andrzejewski. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie. To wielki zaszczyt i honor zasiadać wśród tak zacnych gości i panelistów. W przypadku tej wizyty nie przykładałbym do tego dużej wagi z tej prostej przyczyny. W czerwcu obchodziliśmy 30-lecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i wtedy ktoś nie pojawił się na obchodach w Warszawie i była to właśnie kanclerz Merkel, przyjechał prezydent Republiki Federalnej, Steinmeier. I to jest po prostu zasada wzajemności, wymiana pewnego dyplomatycznego komunikatu o ochłodzeniu relacji na szczeblu politycznym. Natomiast czy to ma wpływ na inne relacje, no zwłaszcza gospodarcze? W moim przekonaniu nie ma. Współpraca gospodarcza w zasadzie jedzie na autopilocie. I polityka, jeżeli oczywiście dobrze jest, jeżeli relacje na szczeblu politycznym są ciepłe, kordialne, są kontakty międzyludzkie, bo to pozwala rozwiązywać problemy takie niższego rzędu, bo takich strategicznych się nie rozwiąże. Okej. Okay. Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech S.A., polska firma, która bardzo mocno jest obecna na rynku niemieckim. Jak pan widzi takie historie, to pan sobie myśli etam, czy myśli pan, kurczę no, znowu się ochłodziło, znowu będziemy mieli kłopot? Czy wcale? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Raczej nikt tego nie ocenia w konwencji kłopotów. Bardziej jest kwestia, tak jak tutaj przedmówca powiedział, przy celach strategicznych nie do końca to ma znaczenie. Tak? Jest to dyplomacja, jest to pewne zachowanie czy sztuka zachowania. Natomiast często w sytuacjach bilateralnych niższego szczebla te dysonanse, które występują, czy brak akceptowalności podejmowania spotkania, to czasami ma znaczenie, tak? Ale to już jest kwestia naprawdę indywidualna, to jest kwestia podejścia i to jest kwestia, jakie relacje się sobie zbudowało, czy się buduje w tych takich spotkaniach niższego szczebla. To od razu może panie Marku, Marek Paszletnik, Zachodnia Izba Gospodarcza, a także Team Europe, czyli jeden z ekspertów Unii Europejskiej. Polityka przekłada się na gospodarkę, czy to są jakby dwie oddzielne historie?
gesty, i tak jak tutaj wskazuje pan Piotr, rodzaj dyplomatycznego rewanżu, czyli po prostu jakby świat polityki zupełnie oddzielony od gospodarki, czy to jednak ma przełożenie? Dzień dobry, witam państwa, również dziękuję za zaproszenie. Ja też bym nie przykładał tego takiego bezpośredniego wpływu na te gesty co do gospodarki, szczególnie, że w gospodarce, pewnie będziemy rozwijać ten temat, ale jesteśmy coraz ważniejszym partnerem Niemiec w Unii Europejskiej. Już jesteśmy w czołówce, więc no, mamy tą jak gdyby przewagę, że możemy też trochę stawiać warunki, ale wracając do tego gestu, no, w biznesie muszą być powody jakichś tam działań, a często wykorzystuje się właśnie takie sytuacje, nawet jak nam nie jest po drodze, rozmawia się ze wszystkimi, po to tylko, żeby uzyskać jakąś nawet psychologiczną przewagę. Nie znam szczegółów, dlatego się tak odbyło, ale jakieś mam takie poczucie, że na pewno pokazalibyśmy coś fajnego, gdyby się pan nasz prezydent spotkał z odchodzącą kanclerz. A może właśnie pokazaliśmy coś fajnego, nie spotykając się, pokazując, hej, my jesteśmy, czujemy się podmiotowi tutaj, nie zjawiliście się na ważnym dla nas wydarzeniu, w związku z czym tak wygląda nasza reakcja, że prezydent no, nie spotyka się z odchodzącą kanclerz. Panie Wojciechu, bo pan jest takim człowiekiem, który właściwie działa i na styku gospodarki i polityki. Czy ja działam w polityce gospodarczej, więc jeden i drugi element musi być. Nie jestem politykiem, znaczy jestem antypolitykiem w jakimś sensie, ale nie politykiem. Uważam, że bardzo źle zrobił prezydent. Przede wszystkim pani Merkel jest kobietą. W Polsce bardzo wysoko się ceni kulturę w stosunku do kobiet i bardzo źle się ceni jakieś gesty niegrzeczne. Żegnała, to była pożegnalna wizyta. Oczywiście, że niemieccy współpracownicy nie ułatwili panu prezydentowi zagadnienia, bo był ostatni, który się dowiedział, ale bardzo często w relacjach męsko-damskich ktoś się dowiaduje na końcu, co wszyscy wiedzą na przykład. Więc tutaj źle zrobiła dyplomacja niemiecka, prowokując, bo to była prowokacja moim zdaniem, a on powinien po prostu przejść do porządku dziennego, pokazać, że nasz w przeciwieństwie do Putina, który jakieś takie wyświechtane róże bez wyrazu dał pani Merkel, jakieś piękne róże czerwone czy biało-czerwone i tak dalej. Przy okazji gdzieś mógłby błysnąć dowcipem i przypomnieć, że no niestety musi przyjąć ją na dziedzińcu, bo nie zdążył posprzątać w domu, bo się dowiedział właśnie, że pani kanclerz jest i po prostu no, coś takiego. Druga rzecz, co wyszło tutaj. My się ciągle kierujemy, nas jest bardzo łatwo urazić, jakbyśmy się czuli niepewnie, tak? No co by się stało? Nic by się nie stało, tak? I uważam, że tego typu gesty muszą być poddane zimnym emocjom albo zasady Piłsudskiego. Jak nie wiesz, jak się zachowaj, to zachowaj się przyzwoicie po prostu. I ja uważam, że bardzo źle się stało, że tego typu doszło do tej historii. No. Pan powiedział, czujemy się w tych relacjach niepewnie. Mam podobne wrażenie, ale jestem ciekaw panów zdaniem, dlaczego w tych relacjach z Niemcami czujemy się niepewnie. Z punktu widzenia pańskiego właśnie analityka tych relacji polsko-niemieckich. Z czego to się bierze? Jestem analitykiem, który zajmuje się sprawami gospodarczymi, więc jakby, jeżeli patrzymy na Zachód, to często naszym punktem odniesienia, poza tym, że są Stany Zjednoczone, taki wielki hegemon świata zachodniego, które są daleko, to najbliżej są Niemcy. Kraj zamożny, rozwinięty technologicznie, z wspaniałym dziedzictwem kulturowym. Jest jakiś wzór, jest... Nasze relacje są asymetryczne, no to jest punkt wyjścia. Tylko, że trzeba wiedzieć, że ta asymetria się zmniejsza. Ledwie w czerwcu dokonywaliśmy podsumowań i jeżeli 30 lat temu asymetria gospodarcza wynosiła 21:1, no to teraz wynosi 7:1. To jest ogromny skok i rozwój, który dokonał się także dzięki Niemcom i niemieckim inwestycjom w Polsce po części. I tej asymetrii nigdy się nie pozbędziemy, bo nie pozbyła się tego Francja, nie pozbędą się Włochy. Niemniej jednak no, Polska rośnie, wzrasta i znaczenie jest dla Niemiec też jest coraz większe. I
Tutaj trochę nie zgodzę się z przedmówcą, że to był błąd, żeby się nie spotkać, wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś ma nas szanować, to musimy szanować siebie nawzajem. Jeżeli to była chłodna kalkulacja, żeby się nie spotkać z kanclerz Merkel podczas tej kurtuazyjnej wizyty, no to bardzo dobrze. No jeżeli emocjonalna, no to niedobrze. Rezultat jest w każdym razie taki sam. Także nie bał, przestałbym się obawiać asymetrycznych relacji, trzeba nauczyć się z tym żyć, wykorzystywać to, być może zacząć patrzeć na inne państwa w Europie, żeby budować relacje i sojusze, które będą pomagać w momencie, kiedy interes polski i niemiecki będą się rozjeżdżać. Firma Ciech wykorzystuje tą asymetrię? Bo może właśnie asymetria nie jest czymś złym, tylko czymś dobrym, no bo Boże, no w latach 90. i 2000. ta tania polska siła robocza, teraz już jest inaczej, ale to jednak jakby to sprawiało, jakby pochodna tej asymetrii sprawiało, że niemieckie firmy zakładały tutaj swoje gałęzie, czy szukało tutaj swoich podwykonawców. Jak jest to w tej chwili z pana perspektywy? Przypominam, firmy mocno inwestujące, mocno obecnej na rynku niemieckim. Rozpatrzyłbym to w dwóch aspektach. Po pierwsze, jeżeli mówimy o tej asymetrii i o tym, że czy czujemy się, może trochę twarde słowo, gorsi, to wszystko zależy od tego, jak się pozycjonujemy. Jeżeli mówimy o tym, że no, jesteśmy podmiotowi wobec Niemiec, to pytanie, jakie cechy charakteryzuje podmiotowość? Tak? Czy jesteśmy zdolni do bycia partnerem, jakie sobie miejsce znajdujemy w tej pozycji, czy w tych relacjach pomiędzy nami a Niemcami? Czy mamy swoją wizję do kreowania swojej polityki, mówiąc polityki państwa oczywiście na tym szczeblu, ale również polityki przedsiębiorstwa? A mamy, bo mówi pan, czy mamy swoją wizję kreowania polityki z punktu widzenia... Ja może bardziej się odniosę do biznesu, tak? Oczywiście, że tak. Jeżeli mówimy o państwie, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo temat rzeka i brakłoby nam czasu w panelu. Tak, każde przedsiębiorstwo ma swoją politykę, ma oczywiście swoją wizję i pieniądz nie ma narodowości tak naprawdę na końcu. Ważniejsze jest to, w jaki sposób my się po prostu w tym pozycjonujemy i czy posiadamy odpowiednie intelektualne zasoby, zasoby również techniczne, czy posiadamy odpowiednie umiejętności negocjacyjne. Natomiast to, co pan zauważył i dość ciekawe zjawisko, czy polskie firmy nadal pracują w Niemczech, czy tania siła robocza, jak się nazywało, no bynajmniej z mojego pokolenia X, jak się wyjeżdżało w latach 90. do pracy, to już nie jest tania siła robocza. To jest profesjonalna, wykształcona kadra i muszę państwu powiedzieć, że ostatnio budowaliśmy nową fabrykę w Niemczech i osobiście ją nadzorowałem, więc spędziłem ponad rok czasu pracując w Niemczech wschodnich i tutaj używam słowa wschodnich specjalnie, żeby podkreślić, że jednak istnieje duża różnica w tworzeniu biznesu w Niemczech wschodnich i w Niemczech zachodnich. Ale nasi pracownicy są poszukiwani nadal, tak? Mamy wysoką jakość, mamy wysokie kwalifikacje, łącznie z tym, że przy tej naszej inwestycji, na którą wydaliśmy 150 milionów euro, no, prawie 90% to były firmy polskie, również firmy stąd, z Opolszczyzny, można powiedzieć z naszego obszaru tutaj południowo-zachodniego, głównie też z tych, że mają swoje oddziały i znają język niemiecki, tak, po prostu łatwiej się funkcjonuje. Ale te firmy już się nie pozycjonują na taniej sile roboczej, tak, mimo to, że to również zdarzało się to, że właścicielami firm są Niemcy, natomiast 100% załogi to Polacy. Dlaczego? Dlatego, że mamy kompetencje, nie jesteśmy oczywiście już tani, ale wiemy, jak zrobić dobrą robotę i jesteśmy bardzo dobrze postrzegani. To jeszcze dopytam pana, bo pan mówi, my biznes mamy jakby naszą politykę inwestowania czy spoglądania na Niemcy. Gdy pan mógł być trochę bardziej szczegółowy, jak wygląda w takich posłowiowych zrębach ta polityka? Budujemy tam firmy, czy raczej sprzedajemy tam towary? Jakby w którą stronę to idzie z punktu widzenia dużej polskiej firmy? A potem zapytam jeszcze o małe polskie firmy. Jeżeli mówimy z punktu widzenia naszego, my po prostu tam jesteśmy, bo mamy swoją fabrykę, teraz mam już dwie fabryki,
W latach, w roku 2008 Ciech zakupił fabrykę w Niemczech sody, która funkcjonuje od 1897 roku, o ile pamiętam. A dlaczego? I mamy po prostu... Dlaczego kupiliście tam fabrykę? Powiem tak, to była decyzja dużo wcześniej przed nami. Wtedy jeszcze to była spółka Skarbu Państwa, kiedy Ciech kupował fabrykę w Niemczech. To była fabryka upadająca, a tak naprawdę to był ratunek dla tej fabryki. Natomiast to, co jest bardzo dobre na dzień dzisiejszy, to to, że my jesteśmy zintegrowani pionowo w tamtej części, tak? Czyli posiadamy wszystkie swoje surowce. Do produkcji sody potrzebujemy solanki, czyli mamy swoje wysady solne, tam mamy swoje kawerny, potrzebujemy kamienia wapiennego, mamy swoją kopalnię i to jak gdyby pozwoliło nam wykreować nową rzeczywistość, nowy biznes i obok, po drugiej stronie ulicy wybudowaliśmy fabrykę soli, dlatego że jesteśmy zintegrowani pionowo, że mamy dostęp do solanki, tak? Czyli tutaj to wykreowanie, czy to może nie przymus, tak? Tylko chęć rozwoju wynikała trochę z innych parametrów niż taka zwykła chęć zainwestowania po prostu za granicą. Tak? Bo też wiecie pan, no myślę o Orlenie, który swego czasu wszedł i kupił kilkadziesiąt stacji, wprowadził nową markę w Niemczech stacji benzynowych Star. No? Czyli rzeczywiście zastanawiam się, czy dlatego, że to się opłaca, czy dlatego, że chcemy tam być właśnie podmiotem, pokazywać się. To może jeszcze, odpowiadając na pana pytanie, tak, to się opłaca, tak? Znaczy z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy największym producentem soli. Mamy swoją fabrykę w Janikowie i de facto również z tej fabryki gro produktów wyjeżdżało na rynek zachodni. Dzisiaj mamy krótszą trasę, wiemy, co się dzieje z transportem, wiemy, jak się zmienia rzeczywistość. Po drugie, chyba najważniejszym elementem, tam jesteśmy uniezależnieni od nikogo, tak? Mamy swoją energetykę, mamy swoje wszystkie materiały do produkcji, które są nam po prostu potrzebne. I tutaj de facto nawet polityka państwa, jedynie polityka regulacyjna będzie na nas oczywiście wpływała, no czy też aktualnie to, co się dzieje z cenami gazu. I tutaj właśnie geopolityka nas dotyka, można to rozwijać idąc w stronę Nord Stream 2 i tego, co się dzieje w Rosji. Ale to był właśnie ten kierunek, tak? Czyli możliwość zarobienia pieniędzy. Duża polska firma, która inwestuje w Niemczech i mówi, że jej się to opłaca. Zachodnia Izba Gospodarcza, Marek Pasztetnik. Małe polskie firmy, jak w tej chwili współpracują z Niemcami? Tak, no tutaj jest też taka narracja, że jesteśmy przygotowani. Ja właśnie uważam, że instytucjonalnie nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Nie wynika to tylko z tego, że jak gdyby nie chcemy się przygotować, no po prostu na wszystko jest potrzeba czasu. I co to nawet znaczy, instytucjonalnie nie jesteśmy przygotowani? Zobaczyli, jak Niemcy rozwiązują sobie sprawę wsparcia ekspansji zagranicznej swoich podmiotów gospodarczych, to tam jest po prostu system. Raz, że Niemcy, przypomnę, mają izby gospodarcze, w której przynależność jest obowiązkowa. Wszystkie firmy niemieckie należą do izby gospodarczej. Co powoduje, że również wszystkie firmy niemieckie mogą korzystać na przykład z sieci instytucji, które ich wspierają przy wyjściu zagranicznym. To są jak gdyby cała sieć na całym świecie AHK. To są też, tak jak u nas, na przykład państwo Saksonii, każde państwo, które widzi jakąś potrzebę w jakimś państwie założenia swojej placówki, to zakłada, po to, żeby tam wspomagać i wspierać swoich przedsiębiorców. I my aż tak mocnego instytucjonalnego wsparcia nie mamy. Z racji tego raz, że nie ma właśnie, ja reprezentuję Izbę Gospodarczą, we Wrocławiu jest na przykład Dolnośląska jeszcze Izba Gospodarcza, czyli jesteśmy raczej rozdrobnieni niż połączeni w jeden taki duży organizm, a pewnie by nam się to przydało i byłoby nam łatwiej wspierać ten przemysł. Dwa, przez to rozdrobnienie powoduje również to, że nie ma takiej jak gdyby zbiorczej informacji o pewnych działaniach na różnych rynkach. Czyli ktoś ma jakąś część informacji, ktoś ma drugą i bardzo często przedsiębiorca trochę tak idzie swoimi siłami i próbuje swoich sił i wchodzić na rynki niemieckie. I tutaj jak mówimy o rynku niemieckim, był taki kiedyś przykład, kiedy nasza tutaj dolnośląska firma CCC próbowała wejść na rynek niemiecki z obuwiem. Weszła ze swoją marką, okazało się, że po prostu rynek niemiecki w ogóle nie jest zainteresowany obcą marką, więc po jakimś tam niepowodzeniu i stracie dużych pieniędzy kupili po prostu markę niemiecką i pod tą marką niemiecką już te buty jak gdyby się sprzedawały, te salony zaczynały przynosić dochody, czyli cała firma wykonała całą pracę, którą być może można było wykonać w ten sposób poprzez
takie instytucjonalne wsparcie, które by od razu powiedziało, słuchaj, ale w Niemczech to najlepiej będzie, jak kupisz jakąś markę, bo wprowadzenie nowej marki dla Niemców, tradycjonalistów, będzie bardzo ciężkie i po prostu nieopłacalne. Więc tu wydaje mi się, że ciągle jeszcze mało robimy, żeby wzmocnić takie instytucjonalne wsparcie. I to mówię jako prezes Izby, że warto było pomyśleć o takim powszechnym samorządzie gospodarczym, bo od tego wydaje mi się już czas, żeby zacząć. Ja bym dorzucił nawet jeszcze jedną, trochę anegdotycznie historię. Otóż 7 lat temu DAD, czyli niemiecki program wspierania nauki, języka niemieckiego, nauki, kultury języka niemieckiego za granicą, dość mocno obciął środki na Europę z ich perspektywy wschodnią, czyli Polskę, Ukrainę, Białoruś, i te pieniądze zostały przekazane na wsparcie instytutów w Chinach. Podobnie wydarzyło się ze wsparciem kulturalnym, czyli rzeczywiście zostały te pieniądze przerzucone tam. I ponieważ ja pracuję też dla niemieckich mediów, myśmy pytali, skąd ten pomysł, no i rzeczywiście od niemieckich polityków, no bo musimy Chińczykom pokazać, na czym polega niemiecka kultura, bo to też jest wsparcie dla biznesu. Panie Wojciechu, działa to czy nie działa, ewentualnie jak mogłoby działać lepiej, czyli wsparcie polityki i polityki dla gospodarki, żeby właśnie takim firmom, jakie reprezentuje pan Marek czy pan Mirosław, ułatwić funkcjonowanie w Niemczech albo podbić ich podmiotowość. Ja sądzę, że rozważanie w tej chwili takich szczegółowych taktyki poruszania się polskich firm po rynku niemieckim powinno być poprzedzone debatą właściwie, czy rozpoznanie może, właśnie kim są Niemcy teraz. Bo Niemcy to tak jakiś monolit. Jedni może zakonserwowany faszyzm, tylko coś tam się stanie, zabierze im się pieniądze, to pokażą, co potrafią i tak dalej. Inni uważają, że jest to państwo, które w tej chwili dokonało tak głębokiej transformacji, że historyczne reminiscencje właściwie nie mają praktycznego przełożenia już nie ze względu na jakąś politykę, tylko ze względu na konstrukcję społeczeństwa. Bo Niemcy są nietypowym państwem, ponieważ przyjęli pewien model procesowy od razu, czy to było intuicyjne, czy nie, gdzieś w latach 50. Robimy konsensus społeczny między różnymi grupami, od związków zawodowych, pracowników, pracodawców, banki i tak dalej. Stworzono, to nasz premier się śmieje, że mamy Deutschland GmbH, czyli to jest właściwie koncern taki dobrze, że tak powiem, zrównoważony. Schowali, że tak powiem, swoje oblicze historyczne i te tradycje różne. Przekształcili to w bardzo skuteczną politykę miękką, która no, oczywiście ma swoje ciemne strony, no jako to, że jak pani prezydent Polski dowiaduje się z jakiejś tam gazety, że ma przyjąć panią kanclerz, tak? Ale w tej chwili, gdy tak popatrzeć na to GmbH i tak dalej, na to się nakłada całkowicie nowa struktura społeczna, nowe pokolenie I duża ilość emigrantów, którzy zaczynają być poważnym problemem i tego. Druga rzecz, że Niemcy nagle znalazły się w sytuacji, do której nie są przygotowane, że mają pilnować porządku. Bo w wspaniałej książce, właściwie najlepszej, jakie ja czytałem, dotyczącej takiej krótkiej historii dyplomacji, tak jak Kissinger tam napisał, czy cytował, że Niemcy zawsze były za silne na to, żeby można było, powiedzmy, nie być przeciwko nim, i za słabe na to, żeby podbić Europę. I one gospodarczo w tej chwili są za silne na to, żeby jakby już patrzeć na to obojętnie, ale są za słabe na to, żeby w tej chwili już narzucić, powiedzmy, dojść do modelu Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Mamy nowe Niemcy, Niemcy z nowymi zadaniami, bo Amerykanie przecież im rzucili na głowę pilnowanie porządku właściwie w całej centralnej i wschodniej Europie. Pierwsze, no każdy Niemiec umie liczyć. Oni sobie przeliczą jedną rzecz, jaka jest siła Polski, która wcale nie jest taka mała.
że ich nie stać na robienie polityki na wschodzie bez nas. I to będzie bardzo głęboka, bo Amerykanie mogli nas potraktować jako terytorium, powiedzmy, które ma być bezpiecznym zapleczem w razie czego dla jakichś tam operacji amerykańskich, tak na Ukrainie na przykład. Natomiast Niemcy będą, mają swoją koncepcję polityki całkowicie niezgodną z naszą, załóżmy, ale my nie mamy, musimy dopracować się wspólnej polityki i Niemcy też będą. Można powiedzieć, to czekamy, co oni tam zrobią, czy będą dalej takie psikusy robić, że przyjedzie na przykład prezydent Niemiec, a my nic nie wiemy, on się przechadza, to on już jest w Polsce, tak? To ale załóżmy to, zostawmy ten. Więc na pewno musimy jakby rozdzielić pewne emocje, które są historyczne i uzasadnione i tak dalej, od tego, jakie są Niemcy. I tutaj dopiero ta polityka taka pozytywistyczna, organiczna, prowadzona z konieczności przez prezesów prywatnych firm, w przeciwieństwie do firm państwowych, którzy prowadzą politykę romantyczną, żeby tak określić to, czyli nie związano z żadną rzeczywistością, to tam człowiek musi stąpać twardo. Ja jestem na przykład przewodniczącym Rady Nadzorczej takiej firmy Ekoenergetyka, która jest bardzo silna w zakresie w segmencie rynkowym ładowarek ciężkich o bardzo wysokiej wydajności. No i między innymi wygraliśmy przetarg w Berlinie. Ale my wiemy, jak jest ciężko się przebić. Jak żeby polska firma wygrała, to musi naprawdę albo udawać niemiecko, albo mieć przedstawicieli, którzy Hochdeutsche mówią i tak dalej. Coś musi takiego być, żeby ich czujność uśpić. Oni mają zakodowane ochronę własnej gospodarki. To nie jest żaden nacjonalizm. To jest po prostu ten GmbH. To jest GmbH. I nasi partnerzy, no tak jak pan prezes Skowrona, mu kibicowałem bardzo i tak dalej. Przecież on gdyby nie zaplecze polskie, to on by tam już no, nie wybudował tej fabryki. My mamy ogromne atuty, tyle że Niemcy będą nas szanować wtedy, kiedy my nie będziemy na przykład tyłem się ustawiać do pani ich kanclerz, tylko się przodem, tylko im po prostu zostawimy na przykład to towarzystwo, które nie poinformowało prezydenta, na podwórku. A pani kanclerz będzie siedziała w środku, a oni na podwórku, bo nie dopilnowali, żeby dobrą tą zrobić. Jest, ale nas będą szanować za pracę i nas będą szanować za to, czy sobie dajemy radę ze sobą i dopiero wtedy możemy być partnerem. To my wobec tego zabierzmy się za porządkowanie naszego ogródka, bo jest bardzo sytuacja taka, można powiedzieć, nieciekawa. I tego mamy ogromną konieczność, nie szansę, konieczność prowadzenia z Niemcami wspólnej polityki na wschodzie. Bo oni sobie nie dadzą rady, jak oni sobie nie dadzą rady, to my też przegramy na tym. I obiektywnie. I ostatnia sprawa w gospodarce. Powinniśmy już dawno zrobić mapę tak zwanej marży. Niemcy nie grają o zabranie nam już tego rynku. Oni grają, bo ściągają najlepszą marżę do siebie, nieproporcjonalną dużą masę marży lokują u siebie. I to jest polityka gospodarcza Polski, żeby to przeciąć i to aktualny premier bardzo dobrze rozumie, tylko mu ciągle tam organizują inne ciekawsze rzeczy, jakieś Turoszów w Czechach i tym podobne. No więc w związku z zamiast walczyć, prawda, o zrobienie lepszego rozdziału marży między nami a Niemcami i to wyrównuje te szanse. Ja bardzo widzę, powiedziałem, konieczność i realizm w ocenie tych naszych wzajemnych stosunków. Praktycznie pan to widzi? O, słychać mnie? O. Tu chciałem to kontynuować, znaczy ta pułapka średniego rozwoju, która no niestety trochę nam grozi cały czas, to jest też właśnie związana z tym, że ta pułapka powoduje, że my będziemy mieli bardzo małe marże na wykonaniu rzeczy, które później Niemcy, nasi zamawiający, dla których jesteśmy podwykonawcami, po prostu zbierają śmietankę, tak to trzeba nazwać. I to jest chyba rzecz na najbliższe lata dla nas kluczowa, żebyśmy jak gdyby próbowali przejąć więcej tej marży i też jak gdyby produkować produkty, znaczy jak gdyby być też producentem produktu końcowego, czyli jak gdyby nie tylko podwykonawca, świetny, i dlatego, mimo że u nas jest, nie wiem, praca rośnie, to się nikt tak nagle, chociaż straszyli, że się firmy będą, zakłady przenosić do Rumunii czy gdzieś tam dalej, to się nie przenoszą, bo jednak ciągle ta nasza jakość pracy się bardziej opłaca nawet przy wzroście kosztów niż szukanie jakichś rynków, w których to w ogóle trzeba będzie na nowo kreować. I ja upatruję tutaj właśnie taką
taką ważną rzecz, którą musimy zrobić. I to też trochę nawiązuje do tego wsparcia instytucjonalnego, żeby właśnie pomóc tym firmom. I tutaj dziękuję za to słowo, takie rozmawianie o tych marżach, żeby podział tych marż był bardziej sprawiedliwy, bardziej z korzyścią dla nas. Panie Piotrze? Ja w tym przypadku się zgadzam zdecydowanie. Musimy się bardziej, lepiej ustawić w łańcuchach wartości. Był taki krótki epizod, kiedy ministrem rozwoju była pani Jadwiga Emilewicz. Wtedy funkcjonował wspaniale taki trójkąt weimarski polityków zajmujących się sprawami gospodarczymi z francuskim ministrem finansów i gospodarki Bruno Le Maire'em i ministrem gospodarki i energetyki z Niemiec Peterem Altmaierem. Wtedy powstawały wspólne projekty, w których Polska grała także pierwsze skrzypce. To był pomysł na tworzenie europejskich czempionów, wykorzystanie tego egzoszkieletu Unii Europejskiej, żeby poprzez fuzję niektóre albo współpracę europejskich przedsiębiorstw, polskich, niemieckich, francuskich, tworzyć takie jednostki, które miałyby odpowiednią masę, ciężar, żeby móc konkurować na rynkach globalnych. Ponieważ było wspomniane w dyskusji o tym patriotyzmie niemieckim, a było też wspomniane o, no może mniejsze, bo o tym patriotyzmie niemieckim. I ja chciałbym dodać od siebie, że następuje konwergencja gospodarek. Nasze strukturalne problemy zaczynają być takie same. Była wspomniana właśnie pułapka średniego rozwoju, ten lęk, i jakby wskazał pan na Niemcy jako pewne zagrożenie. Natomiast w moim przekonaniu zagrożenie jest gdzie indziej, bo Niemcy nie boją się wpadnięcia w pułapkę średniego rozwoju, ale boją się deklasacji swojej gospodarki. Boją się, że z ich przemysłem samochodowym, chemicznym, optycznym stanie się to, co stało się z przemysłem elektronicznym, jak firmą Grundig na przykład. I jest to lęk, to jest ten sam lęk, który mamy, patrząc na pułapkę średniego rozwoju, tylko z pewnego innego poziomu rozwojowego. Zaczynamy mieć te same strukturalne i strategiczne problemy. I to powinno kierować nas na większą współpracę, także na szczeblu politycznym i gospodarczym. Czy to się uda? Nie wiem. Czy uda się w ogóle stworzyć projekty europejskich czempionów? To też jest bardzo, bardzo trudne. Być może uda się po tym podyskutować jeszcze dalej tutaj. Większe firmy mają łatwiej w Niemczech? Pewnie tak. To znaczy, my działamy w dość specyficznym obszarze, więc ja tutaj nie upatruję trudności, jeżeli chodzi o samą sprzedaż, powiedzmy, czy też zdobywanie rynku. Większe natomiast problemy mamy z pracownikami, tak naprawdę, ze zdobyciem dobrych kompetencji. Jak Państwo pamiętacie w wcześniejszych wypowiedziach... Z pracownikami w niemieckich fabrykach. Tak, w niemieckich fabrykach. Mówimy o Niemczech, tak generalnie, więc już nie podkreślam tego. Ale tak jak mówiłem wcześniej, mamy swoją aktywność w Niemczech Wschodnich. Tak? Jest diametralna różnica, jeżeli chodzi o poziom zaangażowania, jeżeli chodzi o poziom kompetencji, jeżeli chodzi o szybkość uczenia się, jeżeli chodzi o sprawność. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj, mimo tych zmian geopolitycznych i gospodarczych przede wszystkim, które w pędzie niemieckim następowały, zatracono tą pewną zdolność. Chociaż szkoły techniczne, bo tutaj w poprzednim panelu o tym była mowa, zostały zlikwidowane w Polsce czy ograniczone. Ja sam kończyłem technikum, więc wiem, co oznacza likwidacja szkół technicznych. Natomiast tam niby to jest, ale niestety nie przynosi swojego efektu. Natomiast chciałbym powiedzieć tylko o tym podziale marsz. Ja bym się zastanawiał, czemu się dzielić. Czemu nie wziąć wszystkiego, co możemy wziąć, czy też co chcemy wziąć? Przecież tak jak tutaj pan doktor Myślecki wspomniał o firmie Ekoenergia, przepraszam, która potrafi działać nie tylko na rynku w Berlinie, ale również na innych rynkach. Jest wiele przedsiębiorstw innowacyjnych, które poprzez swoją działalność są w stanie konkurować, świadomie konkurować, i w fantastyczny sposób, ale do tego potrzebujemy pewnych mechanizmów, można powiedzieć, wsparcia, nawet nie tylko finansowych, ale tych właśnie politycznych. Jak ustępująca kanclerz Merkel jechała do Chin, to z nią jechali prezesi największych spółek, tak? Nie spółek publicznych oczywiście, ale tam publicznych, również prywatnych. I na tych spotkaniach już były przygotowane umowy do podpisania, tak? U nas często wyjazdy międzynarodowe, z czasami to jest dobra wycieczka, tak? Dlaczego?
nie do końca umiem na to pytanie odpowiedzieć. Rozumiem. Tak? Znaczy, pytam właśnie panów jako ekspertów, nie pytam pana, tylko rzeczywiście, no bo tak jest, no by, aby wsparcie Francuzów dla swojej polityki wszędzie tam, gdzie Francuzów czy Amerykanów, o czym niedawno Polska się przekonała w przypadku TVN-u, no to najlepiej pokazuje, jak bardzo polityka wspiera biznes, a nie opiera się na biznesie. Panie redaktorze, ja może troszeczkę w drugą stronę, tak? Jeżeli jestem ze świata energetyki, podobnie jak doktor Myślecki, i wszystkie zmiany w energetyce, które następowały związane z ochroną środowiska, były, można powiedzieć, celowym wprowadzeniem technologii zagranicznych, głównie niemieckich, tak? To nie jest tak, że myśmy nie mieli zdolności wygenerowania tych pomysłów. Oni byli szybsi, więcej zainwestowali, szybciej wprowadzono te technologie i kolejne, że tak powiem, baty w energetyce powodowały to, że nasza energetyka została zmuszona do gonienia, tak? Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie inwestycje ochrony środowiska w Polsce były robione jeszcze w latach 16, 17, 18. Tak naprawdę dla tych zakładów czy elektrowni, które miały jeszcze swoje derogacje. I to jest właśnie coś, co my musimy zmienić, co musimy przeskoczyć poprzez tą zmianę innowacyjną, poprzez to, że mamy taką zdolność do kreowania innowacji i to, że mamy zdolność do wytworzenia tej technologii. Tak? Więc w tym momencie ten podział marży będzie zupełnie inny. Tak? To my będziemy prekursorem i inicjatorem tych działań. Pan mówi, musimy zmienić i jakby od wszystkich panów słyszę, że musimy zmienić, ale podejrzewam, że u co drugiego naszego słuchacza pojawia się pytanie, jak? Jak to? Wyobraźmy sobie, że mają panowie moc decyzyjną. Co należałoby zrobić, żeby właśnie to zmienić, żeby firmy, polska gospodarka, bo jak rozumiem, ustaliliśmy, że nie na polityce opiera się ta podmiotowość w relacjach z Niemcami, ale jednak na gospodarce, na silnej, uporządkowanej gospodarce, o czym też mówił pan Wojciech. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście te firmy wzmocnić, żebyśmy mogli powiedzieć, że bierzemy te marże. Że nie tylko, że bierzemy większą marżę, ale że w ogóle ją bierzemy. Całą. Jest taka świetna książka pod tytułem Dlaczego narody wygrywają? Nie, przepraszam, dlaczego narody przegrywają? Why nations fail? I odpowiedzią na pytanie postawione w tej książce jest jakość instytucji. Narody i państwa wygrywają w konkurencji przez jakość instytucjonalną. I to, żeby wzmocnić naszą podmiotowość, musimy zacząć od siebie, tak? Od budowy, przełamać imposybilizm odmieniany przez różne przypadki, resortowość. Rozdrobnienie, wspomniane tutaj, administracji publicznej wspierającej gospodarkę, być może pod patronatem PAIH-u, nie wiem jak to strukturalnie rozwiązać, bo akurat tym się nie zajmowałem do końca. I pytanie jest takie, ponieważ no, to jest też duża dyskusja na szczeblu europejskim i możemy ją przenieść na szczebel lokalny. W którym sektorze gospodarki Niemcy są naszym konkurentem, a w którym mogą być partnerem? No to są jednak, każdy przypadek trzeba byłoby oddzielnie przeanalizować. Trudno podać jakiś scenariusz, strategię, która by obejmowała całość gospodarki. Niestety no to jest ogromna praca do wykonania, ogromny wysiłek, który wykonują, jak było tu wspomniane, same przedsiębiorstwa, sami to robią. Tak? Okay. Przepraszam, wtrącę się, bo możemy rzeczywiście mówić, że w różnych miejscach jest ogromny wysiłek, czy ogromna praca do wykonania, ale wyobrażam sobie, że nie ma ogromnej pracy do wykonania w sytuacji, gdy niemieckie firmy z kanclerz jadą podpisywać umowy, a nasze firmy jadą na wycieczkę. Jak zmienić, jakby pytał o metody prostych kroków, co zrobić, żeby to nie była wycieczka, to było podpisywanie umowy. Panie Wojciechu, jako wyga gospodarczy, bardzo proszę. Przede wszystkim... Chyba tak. Przede wszystkim trzeba sobie szczerze powiedzieć, że prywatne firmy nie mogą sobie pozwolić na żaden luksus robienia wycieczek. Ja nie widziałem, a znam sporo prywatnych firm, żeby se organizowały wycieczki. To jest charakterystyczne dla firm państwowych, które są zarządzane jak urzędy, czy w ogóle nie są zarządzane. No ale w każdym razie musimy te dwie sfery zobaczyć. I pozycja Polski, choćby jeżeli chodzi o wzrost PKB, zależy od tych prywatnych firm w tej chwili. Już nie wypada mi wręcz już
że tak powiem, się wypowiadać, co ja myślę na pewne tematy co do polityki gospodarczej, ale te prywatne firmy są forpocztą. Druga rzecz, muszą mieć ochronę spójnej pewnej polityki państwa w tym zakresie. Ona nie musi być ani ofensywna, ani agresywna, ale musi być racjonalna, oparta o fakty, a nie o to, co sobie wyobrażamy. I na pewno ze względu na nasze powiązania gospodarcze, to jest absolutnie partner, Niemcy są fundamentalnym partnerem. Dwa, bardzo krótkie łańcuchy i dobrze zoperacjonalizowane łańcuchy współpracy i kooperacji i tak dalej. I bardzo moim zdaniem oczywisty fakt. Jesteśmy na Zachodzie, ja wszędzie to powtarzam. Ja swoje odsłużyłem, będąc na Wschodzie. I wobec tego ja mam dość naprawdę. Ja nie chcę wracać z powrotem do tamtego okresu. W związku z tym jestem prozachodni. Jak patrzę na mapę, no to na Zachodzie pierwsze się pojawia państwo Niemcy. I nie jest to zaskoczenie, bo oni tam siedzą od dawna po prostu. No. Więc o czym my dyskutujemy? Nie ma siły. Ameryka ma swoje sprawy gdzie indziej, więc my musimy z tymi Niemcami zracjonalizować. I to forpocztą jest gospodarka, bo oni to najlepiej rozumieją. My możemy na nich naskakiwać, tam do pani tej Merkel wąsy, jakiś taki wąsik. Znaczy, przecież to jest kupa śmiechu. My jesteśmy państwem, które musi się zdobyć na dojrzałą politykę, dorosłą politykę, o może tak powiem. Dorosła polityka opiera się o fakty. I takie są fakty. I dlatego ja bardzo szanuję wysiłek polskich firm. Ono się nie przekłada na język polityki. Jakby się nie widzi tej takiej, można powiedzieć, ofiarnej, zresztą opartej o chęć zarobienia oczywiście. Przecież te firmy chcą zarabiać pieniądze. Tak? I tych firm jest coraz więcej. Tu na sali siedzi ileś tam firm, które no naprawdę to są high-techi. To nie jest taki ten. Jest prezes Jerzyński, który zbudował klaster, że jak przyjeżdżają Niemcy, to stoją w osłupieniu i tak se obserwują i se kalkulują, co to ma być w ogóle. Tak? No więc my mamy te takie jakieś przyczółki i przede wszystkim musimy się pozbyć kompleksów w polityce. Nie można polityki robić kompleksami. Mamy atuty, idziemy we właściwym moim zdaniem kierunku, niezależnie od różnych trudności. I mamy jedną przewagę nad Niemcami. Mamy bardzo elastyczne społeczeństwo, bardzo takie, można powiedzieć, szybko reagujące. Oni to stworzyli, to wielki koncern Deutschland GmbH i teraz będą mieli problemy. Do tego chciałbym nawiązać. Zostało nam jakieś 15 minut. Chciałem panów zapytać o te nasze największe atuty. To, o czym powiedział pan profesor, czyli elastyczność, ale też rozumiem spora chęć, czyli te rzeczywiście startupy czy firmy high-tech, które po prostu bardzo chcą i są głodne. Wyobrażam sobie, że to może być dość istotny czynnik. Co jeszcze jest takiego, na czym my tą podmiotowość gospodarczą Polski możemy budować? Bo nie chcę się zastanawiać, co powinniśmy byli albo co powinno być inaczej zrobione, tylko gdzie są te nasze największe muskuły? Panie Piotrze? Dziękuję. To tylko jeszcze dodam taki, proszę bardzo. Skoro mówimy o faktach, to jeden szczegół na liście 200 największych firm operujących w Niemczech jest chyba tylko jedna polska firma. Na miejscu 148 jest to Orlen. A propos, czy i państwowe firmy też czasami osiągają jakiś sukces z samą masą swojego istnienia. Że co możemy zrobić? Naszym atutem jest, to ja się zgadzam całkowicie z przedmówcą, że mamy bardzo mobilne społeczeństwo, przecież bardzo innowacyjne i mamy taki ferment może twórczy, który chyba daje większe szanse na stworzenie tych takich disruptive innovation, innowacji, które mogą dokonać jakichś przełomów, pomimo słabszego otoczenia instytucjonalnego niż w Niemczech. I mamy też przewagę pokoleniową, że jesteśmy trochę młodszym społeczeństwem, bo bodajże o półtora pokolenia mamy to starzenie społeczeństwa opóźnione. No to jest nasza ogromna przewaga, znaczna i jest to bardzo, bardzo wyspecjalizowane, wysoko wyedukowane społeczeństwo, przyciągające inwestycje globalnie no w porównywalnym poziomie co Niemcy. Mamy sporo przewag i
pytanie, jak czy uda się je wykorzystać. No to jest tutaj zależne od wielu czynników zewnętrznych, na których też nie mamy wpływu, więc to jest, możemy chyba zobaczymy, w którą stronę popłynie dryf światowy w tym względzie. No ja tak trochę przewrotnie bardzo powiem, proszę. Bo my, mówiąc o przewagach, że chcemy powiedzieć, w czym jesteśmy mocni, to zapominamy o tym, że to nam już nie pomoże, bo też wiemy, że jesteśmy mocni, a brakuje, a ciągle powinniśmy rozmawiać i to jakby pytanie, co powinniśmy zrobić. No to o tych instytucjach już mówiliśmy, bo wizyty na przykład z tymi politykami niemieckimi to nie organizuje Ciech, nie organizuje jakieś tam, tylko organizują izby, instytucje otoczenia biznesu. One to wszystko przygotowują, a politycy tylko tak naprawdę jadą uwiarygadniać tych polityków, czego u nas nie ma. Nawet pewnie zadam pytanie, czy jakby pan miał wskazać instytucję otoczenia biznesu, ale nie bank, tylko instytucję otoczenia biznesu, w którym pan idzie i wie pan, że pan tam, ma pan tam lepszych ludzi niż u siebie w firmie. W Polsce, prawda? O, uśmiech. Trudno wskazać, to już zobaczcie, czyli to musimy poprawić. A druga sprawa też, którą pan poruszył, którą ja chcę powiedzieć, gdzie możemy, powinniśmy to docenić. Pan tutaj mówił o tych rozwiązaniach legislacyjnych w Unii Europejskiej Niemców. W Komisji Europejskiej, tak jak jeździliśmy na jakieś tam spotkania i wizyty studyjne, Niemcy mają taką legendarną wręcz opinię, bo oni przygotowują pewne rzeczy półtora roku wcześniej, niż w ogóle wszyscy o tym pomyślą. Jak w Unii to niestety przez 27 krajów legislacja i trochę inaczej wygląda niż u nas. Tam trzeba po prostu wiele rzeczy uzgodniać. Jak już projekt wychodzi, to już go bardzo trudno zmienić, bo cofanie się do 27 jakichś tam państw jest trudne. To się nagle właśnie okazuje, że Niemcy właśnie tą mrówczą pracą, taką pracą od podstaw, przygotowaniem, z solidnym lobbowaniem, przygotowuje te projekty, które później się nagle okazują, że one faworyzują, czy są pomyśli Niemiec. I tu mamy też dużo rzeczy do zrobienia, żebyśmy po prostu aktywnie w tym brali udział, po prostu wykorzystali, bo to jest, jesteśmy w Unii, powinniśmy uczyć się, jak najbardziej wykorzystać mechanizmy Unii do naszych celów. No i druga sprawa, lobbying, o którym też się mówi, a być może nie wszyscy wiedzą, wszyscy kojarzą lobbying ze Stanami Zjednoczonymi, że lobbyści są w Stanach Zjednoczonych, że wszystko jest tam oparte na lobbyingu. Już 3 lata temu Unia Europejska, bo prowadzi wykaz jak gdyby wydatków na lobbying, lobbying w Unii Europejskiej pochłonął więcej pieniędzy niż w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, jak wiele rzeczy właśnie odbywa się poprzez lobbowanie, poprzez załatwianie, ile, jak olbrzymie pieniądze biznes wkłada w to, żeby legislacja europejska no, im sprzyjała. To jest troszkę tak, że my zasuwamy staczkami w prawo i w lewo i nie mamy czasu ich załadować, a Niemcy nie dość, że mają czas je załadować, to jeszcze mają sprawniejsze taczki? No pracują nad sprawnością taczek, tak. Bardziej sprawne instytucje, które to przygotowują po prostu i to, że wiele projektów jest przygotowywanych wcześniej, no to jest cała polityka ułożona do tego, tak? To jest lobbying, to jest technika, to jest tam mrówcza praca i te projekty po prostu no, są realizowane później, tak? No, musi nastąpić zwrot tej inwestycji, no, oni świetnie liczą pieniądze. Tak? Jasne. Jeszcze tylko dopytam, instytucje, bardzo coś? Proszę. Mhm. To jest w ogóle fenomen, bo że jeżeli w Niemczech powstaje w 2019 roku strategia przemysłowa 2030, to rok później powstaje europejska strategia przemysłowa dopiero. Jeżeli powstaje w 2020 roku strategia wodorowa, rok później powstaje europejska strategia wodorowa. I chyba naszym zadaniem w Polsce powinno być a monitorowanie tego, co się dzieje w Niemczech, b jak najszybsze podłączenie się pod te projekty, bo to jest jasne, że i tak Niemcy będą proponować to przez kontakty z Komisją Europejską. I często tak się dzieje, że bardzo szybko podłącza się Francja, Hiszpania, Włochy, także coraz częściej Polska, żeby to monitorować i żeby były tam też, żeby współtworzyć te projekty. Bo jak tylko pojawia się niemiecki dokument, od razu zaczyna być budowana przez Niemcy koalicja do stworzenia rozwiązania europejskiego. To jest taką rzecz, którą naprawdę możemy zrobić. Powolutku to się dzieje, ale można oczywiście zintensyfikować ten proces. Jeszcze chciałem tylko uściślić. Wsparcie instytucjonalne rozumieją państwo przez wsparcie instytucji publicznych, czy jakby otoczenia biznesowego, czyli na przykład izb, które pan reprezentuje, czy pan? Tego się nie da rozdzielić. To jest wsparcie potrzebne na każdej płaszczyźnie, tak? No to, co
o tych umowach, które są podpisywane, tak samo jak wsparcie izb różnego rodzaju, które poprzez swój lobbying, poprzez swoje kontakty są w stanie otwierać wiele drzwi. To, ten rynek funkcjonuje tak samo, tak? Załatwienie każdej rzeczy przy inwestycjach, które my prowadzimy w Niemczech, również no, w urzędzie, no, wymaga jednak wsparcia, tak? I często korzystamy oczywiście z osób, które są albo dwujęzyczne, albo już tam mieszkają na miejscu, żeby było lepsze zrozumienie, żeby szybciej można było załatwić ten temat. I to te relacje czy wykorzystanie instytucji lokalnych, tak, no ma wpływ. No, proszę Państwa, no to też jest bardzo istotne i bardzo ważne, gdzie się prowadzi dany proces. Tak? No, w miejscu, w którym my akurat nie funkcjonujemy, no mamy pełne wsparcie włodarzy miasta, tak? No jesteśmy największym pracodawcą w rejonie, mamy tam, tak jak powiedziałem, dwie fabryki, kopalnie, jeszcze kawerny, no to tam jest ponad 1000 ludzi zatrudnionych, a miasto liczy 30 tysięcy, w którym funkcjonujemy, no my jesteśmy największym pracodawcą praktycznie, no więc to wsparcie władz lokalnych jest przy każdej jednej rzeczy, tak? I tam nie ma to barwy polskości, nie ma to barwy narodowościowej, ma po prostu chęć wspólnego zrobienia biznesu. To jeszcze zapytam o jedno, bo jakby próbujemy wejść do Niemiec w różny sposób, potrzebując instytucji, wsparcia, lepszego planowania, uporządkowania. O tym wszystkim panowie mówiliście, a spróbuję troszkę zapytać z innej perspektywy, gdzie Niemcy nas najbardziej potrzebują, bo być może są takie obszary, gdzie nie ma sensu sprzedawać siebie, bo oni i tak bardzo tego łakną, tylko nie wiedzą, że mogą to od Polski dostać. Panie Wojciechu. Pan już wspominał o polityce wschodniej, ale myślę, że coś jeszcze. Ale tu został poruszony i tak jakby trochę nierozwinięty problem relacja Polska-Niemcy-Unia Europejska, gdzie mamy sporo w tej chwili problemów, które muszą inspirować do przemyślenia spraw. Niemcy jako państwo, które zachowało się właśnie w taki sposób specyficzny, właściwie było punktem centralnym całej polityki przez kilkaset lat, bo wszystkie pozostałe państwa kombinowały, żeby nie doszło do zjednoczenia całości obszaru języka niemieckiego, czyli połączenia ziem Habsburgów i państw tego, bo wtedy nie byłoby tego. Teraz doszliśmy do momentu takiego, że z jednej strony jesteśmy w jednym bloku polityczno-gospodarczym i to jeszcze cywilizacyjnym również, bo to jest jednak wspólnota państw chrześcijańskich w zasadzie, zachodnio-chrześcijańskich. Druga rzecz, że oni są bardzo istotnym elementem tej układanki Unii Europejskiej i w jakimś sensie bronią swoich interesów, co Niemcy robią, jeżeli szczególnie gospodarcze interesy. Robią to perfekcyjnie, właśnie tym niezwykle precyzyjnym, pracowitym, mrówczym przygotowaniem lobbingu na tego. Często my uważamy, że oni są przeciwko Polsce. Przy całym szacunku dla Polski, oni mają nas gdzieś po prostu, oni swoje interesy załatwiają, a my swoją często, czy słabość, czy nieudolność kładziemy na karp właśnie tego słynnego zakonserwowanego faszyzmu. A oni reprezentują nasze interesy. Myśmy powinni zamiast pójść do Częstochowy, jak zrobił pewien minister i oddać duży dział gospodarki polskiej opiekę Matce Boskiej, myśmy powinni chodzić regularnie, żeby niemiecka gospodarka się świetnie trzymała, bo to jest siła naszej gospodarki. Nie ma, my mamy najlepszy model w całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o relacje, modelowe relacje, ponieważ my jesteśmy być może, ja to studentom zawsze mówię, że to jest walec, który jedzie i rozjedzie każdego, który jest z przodu. My jesteśmy takim wózkiem na szczotki, wiadra z tyłu ciągnie wadę jak tam do jakichś prac pomocniczych, ale lepiej być tym wózkiem z wiadrami i szczotkami niż Mercedesem z przodu, który zostanie plackiem. I przecież Niemcy rozjeżdżają państwa południowe strefy euro. Nasza złotówka nas cały czas rotuje, bo ona po prostu prowadzi politykę prawidłową. Złotówka. Nie rząd, tylko złotówka prowadzi, bo jakieś tam jakieś zawichrowanie, ona się osłabia, jesteśmy konkurencyjni i tak dalej. Więc to,
to są, jesteśmy potrzebni, bo jak jeszcze łańcuchy polskie się urwą, to ani jeden Mercedes przez długi czas nie wyjedzie. Już są problemy z elektroniką, będą problemy z kierownicami, będą, z tapicerką będą problemy i tak dalej. Więc to jest, my nie możemy na szwank tego modelu, jakby powiedzmy, no, zaprzepaścić. Druga rzecz, w tej chwili będziemy potrzebni jako tylko z Polską potrafią w miarę uregulować relacje, specyficzne relacje w państwach centralnych i Europy Środkowej, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, infrastruktury i tak dalej. Niemcy niedługo szybko się przestawią i będą panele Trójmorze, ten problem na pewno wyniknie, na wsparcie tylko pod swoim kątem. Zobaczymy, jaki będzie ich, powiedzmy, relacja do programu przywrócenia Odry jako liczącej się rzeki gospodarczo. Więc tutaj my mamy dużo wspólnych elementów i to trzeba po prostu... Na koniec powiem jedną rzecz, którą powiedział mi generał Skrzypczak, że on jako dowódca dywizji pancernej, takiej sztandarowej polskiej dywizji pancernej Żagania, był pierwszy, który zorganizował wspólne manewry pułku jakiegoś tam pancernego amerykańskiego, naszego, tam wiedzieli jakiś pułk pewnie najlepszy ze swojej dywizji i przyjechali Niemcy. Mieli te czołgi już nowoczesne, ale on z przerażeniem patrzy, że one kompletnie nie są ani nasmarowane, ani przygotowane do niczego, że jutro zasuwają po ciężkim poligonie, to się porywają gąsienice. Więc poleciał do tego, znał zresztą tego, mówi, co, każ im to szybko zasuwać i tam przygotować te czołgi. On powiedział, że nie może, dlaczego? Bo po 15 oni nie będą pracować. Jak oni wysiedli ci żołnierze, no to mówi, zaczął trochę to rozumieć, ten miał kolczyk w uchu, ten w nosie. No, co on zrobił? Kazał wprowadzić te leopardy niemieckie, wyprowadzić nasze. Każdy taki leopard ma swój bunkier i Polacy im przygotowali ten. Ale mówi, problem się zaczął, jak była defilada na końcu. Mówi, jak ten kolczyk tu ma, ten tamten, ten ma włosy długie, blond i jeszcze różowy gdzieś kawałkiem. No i też tam interweniował, no ale okazało się, że nie ma wystarczającej ilości normalnie wyglądających żołnierzy i tam trochę tam im pomógł, tam podesłał paru swoich żołnierzy, którzy przeparadowali w tym mundurach. No to jest, oni mają nowoczesne, oczywiście można powiedzieć, że oni nie chcą mieć armii, boją się swojej własnej armii i tak dalej, bo boją się, że znowu im tam ten zakonserwowany faszyzm. Jest, te relacje polsko-niemieckie, widać wyraźnie, że dobre relacje z Niemcami, one po prostu nam bardzo pomogą. Natomiast rzeczywiście, żeby być jakaś równowaga, żebyśmy żadnych sojuszy takich nie zawierali antyniemieckich, na przykład, nie wiem, z Francją czy coś takiego, bo to w ogóle odpada. Lepszy lobbying w Unii Europejskiej, bardziej zaawansowany i tam po prostu korygować, jeżeli Niemcy się już rozpędzą, co jest dla nich charakterystyczne, takie jak mają po prostu, jak już lecą, to już nie wiadomo po co, no to w związku z czym to przyciąć. Jasne. I ostatnia rzecz, próbowaliśmy zaprosić i ambasadora niemieckiego i konsula niemieckiego i tak dalej. Oni się boją w tej chwili zabierać głos publicznie, razem tam prawda jeszcze jest niejasna sytuacja, jaka będzie koalicja rządząca. Ale proszę zwrócić uwagę, że Niemcy niezwykle stonowany sposób, ale chytry taki jakby nie do końca widoczny, prowadzą bardzo mądrą politykę pozyskiwania tutaj powiedziałbym pewnej przychylności, tylko czasu do czasu. Tam, jak to oni, no muszą zejść jakiś numer odstawić i wtedy znowu ta cała polityka. Więc w każdym razie my mamy inne rozdanie, jesteśmy bardzo potrzebni Niemcom. Proszę mi uwierzyć, że ja jestem intuicjonistą, ja wiem o tym, tylko skorzystajmy z tego. No. Wsparcie instytucjonalne, lepsze uporządkowanie. Wyobrażam sobie trochę ten obrazek, który pan namalował. Niemcy w walce, mamy tam wózkiem ze szczotkami. Ważne, żeby w tym wózku ze szczotkami był porządek, żeby szczotki, kiedy Niemcy przyspieszą, nam nie powypadały i wtedy, jak rozumiem, możemy jechać razem i korzystać z tego, że jakby ta nasza podmiotowość jest w dużym stopniu oparta o
o pewnego rodzaju przedmiotowości, choć to o tym też panowie wspominali, czyli żeby rozmawiać też choćby o marżach, albo tak działać i tak pracować, żeby z tego tortu więcej uszczknąć. Żeby więcej uszczknąć, potrzebne jest uporządkowanie tego, co w tej chwili w Polsce mamy i wsparcie instytucji różnego rodzaju dla firm, które próbują się przedostać czy mocniej zaakcentować swoją obecność w Niemczech, bo też to też gdzieś tu padło, jednak dużo, dużo istotniejsza jest gospodarka, a nie polityczne gesty, choć te mogą nam pomóc. Bardzo panom dziękuję. Nasz czas się skończył. Bardzo państwu dziękujemy. Oczywiście eksperci są do państwa dyspozycji, także jak najbardziej w przerwie obiadowej, czy teraz w kuluarach można jeszcze porozmawiać i niektóre wątki dokończyć. Bardzo państwu dziękuję. Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com.